bohater narodowy, legenda skoczni narciarskich. Adam Małysz, człowiek, który przez lata dostarczał Polakom niezapomnianych emocji, teraz wkracza na nową ścieżkę kariery. Adam Małysz, imię, które kiedyś niósł wiatr pośród ośnieżonych szczytów, teraz rozbrzmiewa w milionach polskich domów. Jego skoki były symbolem narodowej dumy, a teraz jego głos staje się częścią codziennych poranków Polaków. Czterokrotny zdobywca Pucharu Świata i medalista olimpijski zamienił narty na mikrofon, debiutując jako prowadzący w popularnym programie śniadaniowym Dzień Dobry TVN. Jego przejście do telewizji było nie tylko zaskakujące, ale również inspirujące dla wielu. Ten nieoczekiwany zwrot w karierze zafascynował naród, udowadniając, że nawet orły potrafią szybować na nowe, ekscytujące sposoby. Małysz, który zawsze był symbolem wytrwałości i determinacji, teraz pokazuje, że można odnaleźć się w zupełnie nowej roli. Przejście Małysza od sportowca do osobowości telewizyjnej może być dla niektórych zaskoczeniem, ale dla tych, którzy go znają, jest to naturalna kolej rzeczy. Jego umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi i naturalna charyzma sprawiają, że jest idealnym gospodarzem telewizyjnym. Jego charyzma, skromność i autentyczna serdeczność zawsze przebijały się zarówno na stoku, jak i poza nim. Te cechy, które uczyniły go ulubieńcem publiczności, teraz przyciągają widzów przed ekrany telewizorów. Teraz widzowie mogą doświadczać tych cech co tydzień, gdy wnosi on swoją unikalną perspektywę i zaraźliwy entuzjazm do zespołu Dzień Dobry TVN. Jego obecność w programie to nie tylko nowa rola, ale także nowa przygoda, która pokazuje, że Małysz wciąż ma wiele do zaoferowania swoim fanom. Po wspaniałej karierze w skokach narciarskich Adam Małysz wiedział, że nadszedł czas na nowe wyzwanie. Osiągnął w sporcie wszystko, co było możliwe, a myśl o zbadaniu niezbadanego terytorium go ekscytowała. Prowadzenie programu telewizyjnego zawsze go intrygowało, oferując platformę do łączenia się z ludźmi w inny sposób. Szansa dołączenia do Dzień Dobry TVN wydawała się idealna. Pozytywna atmosfera programu, różnorodność tematów i zaangażowanie w zapewnianie rozrywki i informacji widzom współgrały z wartościami Małysza. Widział w tym szansę na podzielenie się swoimi doświadczeniami, pasjami i spostrzeżeniami z szerszą publicznością. Wchodząc na plan Dzień Dobry TVN po raz pierwszy, Adam Małysz poczuł lekką tremę. To było dla niego coś zupełnie nowego. Inny świat niż ten, do którego był przyzwyczajony. To było dalekie od ośnieżonych stoków, do których był przyzwyczajony. Zamiast zimowego krajobrazu, otaczały go kamery i reflektory. Jasne światła, kamery i tłum ludzi z ekipy stworzyły atmosferę zarówno ekscytującą, jak i stresującą. Każdy ruch był obserwowany, każda reakcja rejestrowana. Pomimo początkowych obaw, naturalny urok Małysza i autentyczny entuzjazm wzięły górę. Jego uśmiech i pozytywne nastawienie szybko zjednały mu sympatię wszystkich obecnych. Do swojej nowej roli podszedł z tym samym zaangażowaniem i determinacją, które uczyniły go mistrzem skoków narciarskich. Każde zadanie traktował poważnie, starając się jak najlepiej wypaść przed kamerą. Jego współprowadzący, Marcin Prokop i Dorota Wellman, powitali go ciepło, a ich żartobliwe docinki i wsparcie sprawiły, że poczuł się swobodnie. Dzięki nim Adam szybko zrozumiał, że telewizja to nie tylko praca, ale także świetna zabawa i możliwość nawiązania nowych przyjaźni. Podczas gdy Adam Małysz jest najbardziej znany ze swoich umiejętności w skokach narciarskich, jego życie i pasje sięgają daleko poza skocznie. Wnosi do Dzień Dobry TVN bogactwo innych doświadczeń i zainteresowań, które zaskakują i inspirują widzów. Widzowie mają okazję poznać inną twarz tej sportowej legendy, odkrywając jego życie poza sportem. To życie, które wykracza poza stok i sięga sfery rodziny, hobby i osobistych pasji, pokazując jego wielowymiarową osobowość. Od zamiłowania do sportów motorowych i adrenaliny, po oddanie rodzinie, Małysz pokazuje, że jest człowiekiem wielu talentów i zainteresowań.
Jego ciche rozkoszowanie się naturą i miłość do gór pokazują jego wrażliwą stronę, która często pozostaje ukryta przed kamerami. Małysz dzieli się anegdotami i spostrzeżeniami, które rezonują z widzami, tworząc autentyczną więź z publicznością. Jego szczera ciekawość i chęć próbowania nowych rzeczy, od gotowania po taniec, pokazują jego otwartość na nowe doświadczenia. Czy to gotowanie wykwintnego posiłku, gdzie pokazuje swoje kulinarne umiejętności, czy nauka nowego kroku tanecznego, Małysz zawsze stara się dać z siebie wszystko. Jego sympatyczna i angażująca osobowość na ekranie sprawia, że jest uwielbiany przez widzów, którzy cenią jego autentyczność i pasję do życia. Przybycie Adama Małysza do Dzień Dobry TVN spotkało się z niezwykle pozytywnym przyjęciem. Jego współprowadzący, Marcin Prokop i Dorota Wellman, przyjęli go jak członka rodziny, a ich ekranowa chemia jest widoczna w ich żartobliwych przekomarzaniach się i prawdziwej koleżeńskości. Adam wnosi do programu nową energię, mówi Prokop. Jego poczucie humoru i naturalność są zaraźliwe, świetnie się z nim pracuje. Wellman dodaje: widzowie go uwielbiają. Jest taki autentyczny i swojski. To urodzony talent. Obecność Adama Małysza w Dzień Dobry TVN łączy świat sportu i rozrywki. Jego spojrzenie na życie zawodowego sportowca, doświadczenia związane ze zwycięstwem i porażką oraz pasja do przekraczania granic rezonują z widzami z różnych środowisk. Jego umiejętność nawiązywania kontaktu z gośćmi o różnym pochodzeniu, od innych sportowców po muzyków i aktorów, pokazuje jego wszechstronność i autentyczne zainteresowanie ludzkimi historiami. Obecność Małysza dodaje programowi unikalnego wymiaru, przyciągając zarówno entuzjastów sportu, jak i tych, którzy szukają inspirujących i rozrywkowych treści. Droga Adama Małysza z małego miasteczka w Polsce na szczyt sukcesu w skokach narciarskich jest inspiracją dla wielu. Jego historia jest dowodem na siłę ciężkiej pracy, poświęcenia i niezachwianej wiary w siebie. Teraz, jako gospodarz programu telewizyjnego, ma on okazję inspirować nowe pokolenie marzycieli. Jego przesłanie o podążaniu za swoimi pasjami, podejmowaniu wyzwań i nigdy nie poddawaniu się w dążeniu do swoich celów głęboko rezonuje z widzami, zwłaszcza z młodzieżą. Obecność Małysza w Dzień Dobry TVN przypomina, że z determinacją i pozytywnym nastawieniem wszystko jest możliwe. Debiut Adama Małysza jako prowadzącego program telewizyjny okazał się ogromnym sukcesem. Jego naturalna charyzma, autentyczna serdeczność i umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi z wszystkich środowisk uczyniły go ulubieńcem widzów Dzień Dobry TVN. W miarę jak będzie się rozwijał w swojej nowej roli, widzowie mogą spodziewać się jeszcze bardziej wciągających wywiadów, wzruszających chwil i wnikliwych dyskusji. Przyszłość Małysza na szklanym ekranie rysuje się w jasnych barwach, a widzowie nie mogą się doczekać, co pokaże im w następnej kolejności. Dziedzictwo Adama Małysza wykracza daleko poza skocznie narciarskie. Od rekordowych osiągnięć jako sportowiec po obecną rolę uwielbianej osobowości telewizyjnej nie przestaje inspirować i podbijać serc milionów. Jego podróż jest świadectwem siły ludzkiego potencjału, znaczenia podejmowania nowych